powstania tego festiwalu. Jest to już trzeci festiwal. Powstała podczas wycieczki do Malborka i na zamku Malborku w kronikach Jana Długosza doczytaliśmy się, że pod numerem 40 Marcin Zesławska, herbu Zaręba, prowadził rodową chorągiew Zarębów do bitwy pod Grunwaldem. No i ten festiwal trzeci już w tym roku, z każdym rokiem się rozrasta. W tym roku jest pod hasłem Staropolskie Jadło. Mamy tutaj właśnie żadnych nowości, tylko smaczne bigosy, smaczne kasze, mięsa, placki typowo takie no z dawnych czasów. Są jeszcze, jest zaproszonych dzisiaj, są cztery ginące, przedstawiciele czterech ginących zawodów. Wybijanie monet, czerpanie papieru, jest rzemieślnik, który garcarstwo pokazuje, jak się garki lepi, jest rzeźbiarz, jest wikliniarstwo, to są wszystko ginące zawody i jak widzimy, to cieszy się to wszystko ogromną popularnością. Pogoda dopisała, mieszkańcy nie tylko Sławska, bo tu widzimy mieszkańców i z różnych wsi, z gminy Żgów i z sąsiednich gmin, bo zaprosiliśmy wójtów i burmistrzów z sześciu gmin, które należą do Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie. To jest Żgów, Rychwał, Grodziec, Golina, Tuliszków i Stare Miasto. Ogłoszony był konkurs plastyczny Nasza Młodzież z Pracowni Sławsk. Ogłosiła konkurs plastyczny, wpłynęło ponad 170 prac z 7 gmin powiatu konińskiego. Będzie jeszcze dzisiaj podsumowanie tego konkursu. Właśnie jest konkurs kulinarny, gdzie wystawia się 6 kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu konińskiego. To wszystko jeszcze jest przed nami. W perspektywie jeszcze dzisiaj jest ognisko, pieczenie kiełbasek i zabawa ludowa, jak w dawnych latach, za darmo na placu przy Domu Kultury. Głównym organizatorem była Pracownia Sławsk, właśnie jest Pracownia Sławsk, niemożliwie nasza uzdolniona i aktywna młodzież, ale oprócz tego jest zespół szkół, koło gospodyń wiejskich, koło Ochotnicza Straż Pożarna i Rada Sołecka.
Dawaj do rywalu, chcę!